łódki dziewuchy dziewuchom. I dzisiejszy warsztat jest częścią projektu Kobieta na językach, który został sfinansowany z zadania miejskiego programu mikrograntu współfinansowanego ze środków miasta Łodzi i realizowanego przez Centrum Opus. Będziemy robić transmisję i będą zdjęcia. Czy jest ktoś, kto nie chce być upubliczniony? Tak, to dobrze. Będę pamiętała. Czy tylko jedna osoba? Jedna osoba tylko? Znaczy dwie. To już wiem. Dobrze. Więc zaczynamy warsztat z Agatą. Oddaję głos. Dzień dobry, Agata Kobielska. Od razu powiem, że ponieważ Agnieszka jest bardzo skromną osobą, to ja wzięłam na klatę to, żeby ją bardzo pochwalić za to, co ona zrobiła, bo ta publikacja Kobieta na językach, czyli te żeńskie końcówki zawodu oraz ćwiczenia, to jest wszystko to, które ona zrobiła sama i należą jej się brawa. Potem będę miała problem po spotkaniu, pewnie Agata, ale musiałam to zrobić. W każdym razie, po co to zrobiłyśmy? Dlatego, ponieważ uważamy, że żeńskie końcówki są absolutnie potrzebne. Stanowimy większość tego społeczeństwa w naszym kraju i też musimy o tym pamiętać. Jeżeli nie będziemy używać żeńskich końcówek, chociażby w kwestii, ja mogę patrzeć też z perspektywy pracy z dziećmi, to jeżeli dziewczynka nie zobaczy, że może być żołnierką, będzie zawsze w podręczniku oglądała mężczyznę żołnierza, to ona nigdy nie pomyśli o tym, że ona może to osiągnąć. Że ona może wyjść z pewnego schematu, z pewnych stereotypów, które mamy wtłaczane od najmłodszych lat, ponieważ uważamy, że język jest bardzo ważny, język polski się powinien odmieniać, powinien się też odmieniać przez żeńskie końcówki i my robimy wszystko, żeby te końcówki jak najczęściej używać. Oczywiście czasami nam się nie udaje i oczywiście mamy też z pewnymi końcówkami jakiś tam problem i trudności. To też jest normalne, że z tym, czym nie jesteśmy oswojeni, to po prostu jakoś to nas na początku gdzieś odrzuca i nie chcemy tego słyszeć i przyjąć do wiadomości, ale to naszą rolą jest to, żeby robić w taki sposób, żeby kobiety, tak jak mam niektóre znajome, nie wpisywały, że są nauczycielami, bo nauczyciel brzmi lepiej niż nauczycielka, brzmi bardziej poważnie. I to jest ta kwestia, na którą warto i trzeba tak naprawdę pracować. Znam osoby, które nie wpiszą sobie, że są specjalistkami, bo specjalista w firmie jakiejś korporacji brzmi lepiej, bardziej prestiżowo. Więc to jest ta kwestia, którą jak najbardziej poruszamy. I to, co jest cudowne, to bardzo dużo organizacji pozarządowych kobiet, ale też mężczyzn, z całego kraju zgłasza się do Agnieszki po to, żeby ta publikacja została wysłana, więc tutaj też mamy tą możliwość, że ta publikacja po prostu dotrze, będzie krążyła po całej Polsce. Zrobimy też taką akcję, że poprosimy, żeby potem te osoby, które dostaną książkę i ćwiczenia, żeby zrobiły sobie zdjęcie i właśnie wstawiły z hashtagiem Kobieta na językach, więc jeżeli widzicie, tutaj też jesteście, będziecie jakieś robić zdjęcia, czy będziecie potem robić ćwiczenia i macie ochotę, nie musicie sobie robić zdjęć swoich twarzy, ale chcecie w jakiś sposób pokazać to, że jesteście tutaj też z nami, poprosimy o takie zdjęcia z hashtagiem właśnie na wydarzeniu, żeby wrzucać kobieta na językach. Zapomniałam tego wziąć. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, bo dzisiaj są Igrzyska Wolności i też bardzo wiemy, że mnóstwo osób tam poszło, nie da się być jednocześnie w tym samym czasie w dwóch miejscach. Ale tutaj też to, co dzisiaj jest ważne. Ja za chwilę kończę, bo przed nami są prelekcje, wystąpienia trzech fantastycznych kobiet. Mamy dzisiaj tutaj u siebie Kazimierę Sztukę. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś tutaj z nami. Wiemy, że tutaj też są obchody stulecia praw wyborczych kobiet w Gdańsku, więc naprawdę tym bardziej dziękuję Ci, że jesteś tutaj z nami. Zapraszam też dr Agnieszkę Małochę-Krupę. Siedzi, dobrze. I dr Iwona Dębowska-Wosik. Zapraszamy, tak? Ja pokażę przed każdym występem.
wystąpienie będę kilka słów mówiła o naszych prelegentkach. Zaczynamy od Kazi Sztuki, krytyczki historyczki literatury, bo mi tak. Członkini zespołu Gender i Literatury w Instytucie Badań Literackich PAN. W Instytucie Badań Literackich PAN uczy na podyplomowych Gender Studies, studiach polsko-żydowskich też Instytutu PAN i Liceum Ogólnokształcącym w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie. Autorka artykułów historyczno-literacji, tekstów publicystycznych i książek i chyba jedna z najbardziej znanych feministek w Polsce, prawda? Nie. Tego nie wiem, ale... Ja wiem. Na pewno już należy do tego pokolenia starszych feministek, tego jakiegoś dawnego pokolenia. Nie najstarszych, ale już tych takich zaawansowanych feministek, tak. Mające rozbudowane albo tak, albo znająco dużo innych starych feministek. Agata, czy ja oddać Ci mikrofon, czy ja już dostałam mikrofon, żebym miała mówić? No, aha, więc tak, już zostałam bardzo elegancko przedstawiona. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Siedzi tutaj na sali moja przyjaciółka Iza Stroniaz, która też jest starą feministką, ale z wielką przyjemnością przyjechałam do Łodzi, bo naprawdę uwielbiam Łódź. Jeśli chodzi o końcówki żeńskie, to mamy takie szczęście, że język polski się odmienia. Mamy takie szczęście, że rodzaj żeński jest, jest obligatoryjny, w tym sensie, że nie można sobie nie używać rodzaju żeńskich, jak to się mówi, na przykład, bo ja nie jestem po prostu literaturoznawczynią i też piszę różne rzeczy, więc jakby bardziej widzę to nie od strony samej gramatyki ściśle, tylko stylu, ale nie można by, wiadomo, że zdanie nauczycielka powiedział, jest niepoprawne. Wiadomo, że szereg również nazw zawodów istnieje w rodzaju żeńskim od zawsze i nie ma takiego zwyczaju, żeby używać form męskich, na przykład na nauczycielkę, już tutaj wymieniono. Nie mówimy nauczyciel na ogół, a w każdym razie, jeżeli tak jest, to jest to mylące. Więc korzystamy tutaj też z bardzo długiej tradycji polszczyzny, bo takie słowa bardzo piękne, bo ja wyjątkowo lubię tą końcówkę -yni, to znaczy piewczyni, mówczyni, szefini, istnieje? No, jest takie miejsce w Polsce, gdzie się używa. Ale to jest nowe słowo. Tak, to jest wynik kreatywności językowej zespołu, który jest naszą komunikacją. A czy to pani jest o szefinie? Ale piewczyni i mówczyni to są słowa staropolskie, można rzec, więc jakby to ma i długą tradycję i wielkie możliwości, właśnie łatwo. No kilka jest przypadków trudnych form żeńskich zawodów, tak jak chirurgiczka, ale większość to jest żaden problem i to jest bardzo dobra okoliczność. Za tymi możliwościami języka i też warto to podkreślać, że za tymi możliwościami języka oczywiście idzie jakaś idea, jakaś polityka i jasne jest, że chodzi o to, że chcemy, żeby język odzwierciedlał rzeczywistość. Chcemy być obecne w języku, tak jak chcemy być obecne w społeczeństwie. Chcemy być obecne na rynku pracy, nie w maskach mężczyzn, tylko jako my, kobiety. I to ma bardzo silny wydźwięk pedagogiczny,
dużo się na ten temat mówi, że jeżeli nazwy zawodów, do takich zawodów prestiżowych, które łączą się z karierą, a nie tylko chodzeniem do pracy, tak jak to było jeszcze nie tak dawno, to jeżeli one nie są obecne jako formy żeńskie, no właśnie, tak jak posłanka chociażby, to naprawdę jest bardzo łatwa żeńska forma, to dziewczynki będą musiały przechodzić całą tą niepotrzebną drogę uświadamiania sobie wszystkiego po kolei, a dlaczego nie ma tych kobiet, a przecież są, ale występują pod męskimi formami, a dlaczego, bo kiedyś ich nie było. To jest zupełnie niepotrzebne, to jest niepotrzebny wysiłek. Natomiast ja zawsze też podkreślam, że mam wrażenie, że nawet język dwudziestolecia międzywojennego był niekiedy bardziej sfeminizowany, nawet właśnie w takich formach jak mówczyni, a pewną taką unifikację przeprowadził PRL w jakimś stopniu. To znaczy razem z awansem zawodowym kobiet przyklepano wydźwięk społeczny tego awansu zawodowego, który niewątpliwie istniał. Właśnie tymi męskimi formami. Także Malinowska, inżynier technik. Dzień dobry. To nie było dopuszczalne, żeby kobiety objawiały swoją płeć, skoro już zostały dopuszczone do prestiżu tego czy innego zawodu. Tak ja to odbieram. Tak mi się wydaje, że kobiety na rynkach pracy były przed 89 oczywiście, ale nie byłyśmy jako kobiety, bo w ogóle takiego szczególnego rodzaju unifikacja obowiązywała. To jest jedna sprawa i kolejne sprawy są takie oto, że w moim odczuciu, bo nie chcę się rozgadywać, to może będzie dziwne, co powiem, ale nie możemy być w tej naprawdę absolutnie słusznej drodze, a nawet ja bym powiedziała nie drodze, tylko żądaniu po prostu. Tymi, które usztetniają język. Nie, język się upiększa od żeńskich końcówek. Po polsku tak jest. Myślę, że we wszystkich językach, ale trudno mi mówić o innych. Znam tylko angielski. Angielski jest no i łatwiejszy i trudniejszy pod tym względem. Natomiast właśnie te formy żeńskie, one po prostu pokazują bogactwo polszczyzny i odzwierciedlają procesy społeczne. Natomiast jeżeli chodzi o odmianę, akcentowanie w tekstach nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice, studenci i studentki, to jest wszystko dobrze, ale uważam, że należy korzystać z form różnych, to znaczy nie mechanicznie po kreseczce dostawiać żeńską końcówkę na przykład, ale używać też form uczennice i uczniowie, całe CU, albo zastępować to słowem młodzież, albo grupa, albo klasa, po prostu po to, żeby nie szkodzić stylowi. Takie jest moje zdanie, żeby to było giętkie, żeby to było różnorodne. I tyle tylko mam do powiedzenia, oprócz tego, że istnieje, już tutaj zauważyłam, pewien spór dotyczący stopni wojskowych. Na pewno będziemy, nie wiem czy będziemy, ale rzeczywiście tutaj jest generałka, kapitanka, pułkowniczka. Jest, tak, ale bo ja zajrzałam. I to może rodzić, stać się zarzewiem jakiegoś sporu z, jak to się nazywa, no tym środowiskiem wojskowym.
bo są to tytuły wojskowe i one nie powinny być zmieniane wedle niektórych, natomiast istnieje tradycja w polszczyźnie taka, że Paulina Kucharska-Reinschmidt była nazywana hetmanką polskiego feminizmu, ale to nie był tytuł, tylko pewnego rodzaju, znaczy nie był to tytuł wojskowy, no był to tytuł, można powiedzieć, taki dziejowy, metaforyczny, więc to jest na pewno do dyskusji. Natomiast powiem tak jeszcze, to jest tak, powiem tak, mówią posłowie. Posłanka, to zresztą bardzo widać, to jest słowo, którego chętniej używają, i, znaczy im bardziej na lewo na politycznej scenie, tym chętniej kobiety używają słowa posłanka. Są w Platformie Obywatelskiej kobiety, które nie chcą używać słowa posłanka, a na prawicy w ogóle to słowo jest niechciane. Poseł, jestem posłem, posłem jestem, mówi kobieta prawicowa. I to jest jakiś strzał w stopę, dlatego że, jak mówię, konserwatyści powinni się odwoływać do tego, co stare, a taka odmiana w Polsce była przed wojną. Muszę się pochwalić, że siostra mojego dziadka była posłanką i ona niestety prawicową ze strony ojca. I ona w rodzinie żartowano z niej i mówiono, i że w ogóle jest taka strasznie, znaczy taka ambitna, chorobliwie. I tak gadali źle oczywiście o niej, ale mówiono o niej prześwietna mówczyni. Tak ona była, choć ach, ona, ta Wanda, to ona była prześwietna mówczyni, to było mówione z przekąsem. Ale mi to jakoś utkwiło, że te słowa były w obiegu. Ona była posłanką, ona nie była posłem drugiej RP. Więc kiedy prawica dzisiaj odcina się od tego, uważając to za feminizm, dążenie do obecności kobiet w języku, no, to jest to moim zdaniem głupie i niepotrzebne. No i jakoś w gruncie rzeczy szkodliwe dla dziejów Polski i polszczyzny. To po prostu jest bardzo słuszne i bardzo potrzebne. Natomiast istniał taki spór, już kończę, dotyczący, to mówiła pani profesor Brakczajna, jeszcze właśnie w czasach tej pierwszej fali, naszej pierwszej fali feminizmu. Ona jest profesorem filozofii i dyskutowałyśmy nad żeńskimi końcówkami jakieś 20 lat temu i rzeczywiście mówiła, że to profesorka trochę uboli. Bo jest to jakby zdrobnienie, że może należałoby mówić profesora. Natomiast słowo premiera i liczba mnoga premierki może razić ludzi teatru, niestety. To jest też do dyskusji. I powiem jeszcze na koniec, bo powołałam się na panią profesor Brakczajnę, jeszcze się powołałam na panią profesor Janion, która mówiła, myśmy zawsze mówili profesor. Powiedziała, profesor zrobiła, ale ona zawsze mówiła o sobie, jestem nauczycielką. I mówiła o tym otwarcie, że robi to specjalnie, żeby pokazać swoją więź z długim łańcuchem pokoleń kobiet zdobywających wiedzę i z tymi zdegradowanymi nauczycielkami, zdegradowanymi w opinii patriarchatu, która tą najważniejszą bodaj profesję traktowała pogardliwie. Ta opinia patriarchatu uważała, że bycie nauczycielką to jest swojego rodzaju krzyż pański albo nędza straszliwa. A tymczasem w tradycji tego awansu kobiet, naukowego awansu kobiet, to jest bardzo ładny obyczaj, żeby właśnie mówić, jestem nauczycielką akademicką albo akademiczką, właśnie ja bym mówiła nauczycielką akademicką, ze względu na solidarność kobiet. I to na razie, tak jak profesor Janion robiła. I to tyle. Na razie. Na razie.
sensie, że się rozkręcasz, tak? No tak, bo nie chcę zagadywać, bo czuję, że są tutaj naukowczynie, które będą mówiły ciekawie. Uwaga, teraz będzie problem, bo będę czytała słowo, którego nie znam. Za chwilę. Zapraszam dr Agnieszkę Małochę-Krupę. Poproszę teraz doktorkę Iwonę Dymbowską-Bosik, językoznawczynię, nauczycielkę języka polskiego jako obcego. Pracuje w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się komunikacją międzykulturową, związkami między kulturą i językiem, a także ortografią. Lubi uczyć się i biegać. Zapraszamy. Dobra, chyba będę. Ja mam właśnie głos. Ja muszę mówić do mikrofonu. Ale chodzi o transmisję. No dobrze, to trudno. To będę mówić ciszej w takim razie. Dobrze, ja już tyle ważnych rzeczy zostało powiedzianych, ale ja się bardzo cieszę, że żadna z moich przedmówczyń nie powiedziała tego, co ja chcę powiedzieć. Ponieważ ja zajmuję się nauczaniem języka polskiego jako obcego, w związku z tym spędzam dużo czasu wśród cudzoziemców, wśród ludzi, którzy się rozumiewają językami innymi niż język polski. I w związku z tym, ja nie mówię, że ja mówię tymi wszystkimi językami, ja bym bardzo chciała, ale nie mówię tymi wszystkimi językami, ale mam trochę orientację w tym, jak to w różnych językach niektóre sprawy wyglądają, też te związane z naszym dzisiejszym tematem. I więc to jest jedna rzecz, o której chciałam troszeczkę powiedzieć, na ile my z naszym językiem takim, jaki on jest, co my tak naprawdę możemy zrobić, co jest możliwe dla nas, bo niestety nie są dla nas możliwe pewne rozwiązania, które są fenomenalne, albo po prostu w języku polskim one się nigdy już nie sprawdzą. A druga rzecz, to chciałabym, ponieważ my mówimy, że niektórzy z nas czują się wykluczeni, to znaczy niektóre z nas czują się wykluczone, jeżeli są nazywane w rodzaju męskim, a niektóre z nas, czy niektórzy z nas czują, że te formy może im nie do końca odpowiadają, ale my rozmawiamy o odczuciach. A ja postanowiłam trochę podejść do sprawy inaczej i chciałabym Państwu przekazać, też pokazać w skrócie bardzo dużym wyniki kilku eksperymentów, które zostały przeprowadzone w różnych językach świata, dotyczących użycia właśnie takiego języka równościowego albo wręcz przeciwnie. I jaki to miało efekt na to, co ludzie myślą i co ludzie czują. I jak zrobię to, to nie potrwa za długo, to mam dla Państwa takie ćwiczenie praktyczne, mam tutaj od organizatorek całą ryzę papieru, więc i długopisy, więc myślę, że może no to będzie dla Państwa szansa na to, żeby coś zrobić samemu, a będziemy oczywiście ćwiczyć na zwierzęskie. No to nie będzie jakaś wielka niespodzianka. Dobrze. Przede wszystkim, no to jest to, o czym już tutaj mówiłyśmy wszystkie, właśnie dlaczego my tych nazw żeńskich potrzebujemy. No językoznawcy wiedzą, myślę, że wszyscy Państwo zdają sobie na jakimś poziomie z tego sprawę, że to nie jest tylko tak, że to znaczy, że relacja między językiem a rzeczywistością jest dwustronna. To znaczy z jednej strony rzeczywistość wpływa na język, czasem tak bardzo w taki najprostszy sposób, to znaczy pojawia się nowa rzecz, taki komputer, chociażby no to my musimy mieć słowo na komputer i to jest całkiem jasne, ale język wpływa również na rzeczywistość i już ten związek nie jest taki łatwy do przekazania, ale ja szukałam jakiegoś takiego przykładu spoza naszego dzisiejszego tematu, żeby się nie kręcić cały czas wokół tego samego i chciałabym zapytać, czy ktokolwiek z osób obecnych na sali wie, jak się nazywa ta taka mała metalowa część, która wychodzi spod klamki, żeby zamknąć drzwi. Wiedzą panie, czy państwo o czym mówię? Jak się naciska klamkę, to się takie coś metalowego chowa. No to tak miasta. Nie. Tak nie. Język. No tak języczek, tak. Czy ktoś wie, jak to się nazywa? Znaczy ja nie mam żadnego pojęcia, jak to się nazywa i to jest właśnie sposób, w jaki mój język wpływa na moją rzeczywistość. Jeżeli ja muszę iść do sklepu i sobie kupić taką część, to tego nigdy w życiu nie zrobię. I na wiele różnych sposobów można by pokazywać, że jeżeli na coś nie mamy słowa, to w jakiś sposób wyznacza granice naszego świata, no a dzisiaj, ponieważ mówimy o nazwach żeńskich, no to brak nazw żeńskich też w jakiś sposób wyznacza granice naszego świata. W związku z tym nasz ogólny cel jest taki, że chcemy, żeby ten język nadążał za rzeczywistością i jednocześnie, żeby ją kształtował w sposób, który uważamy za słuszny i za pożądany, tak? Dlatego, że chciałybyśmy być obecne, chciałybyśmy być widziane, chciałybyśmy cieszyć się takim samym prestiżem, jak te istoty, które się pod nazwami męskimi kryją. I teraz, tak, jak to jest w ogóle w różnych językach świata? Języki świata możemy podzielić, jeżeli chodzi o rodzaj, jako kategorię gramatyczną,
Dlatego, że każdy absolutnie język na świecie dokonuje rozróżnienia pomiędzy ludźmi jednej płci i drugiej płci. Nie zawsze to muszą być binarne systemy. Jak się Państwo tym interesują, to zachęcam, żeby się poczytać trochę o Indianach południowo-północnoamerykańskich, o ich językach, o ich kulturach, to znajdą tam Państwo bardzo ciekawe rzeczy, ale ja nie o tym mam dzisiaj mówić. W każdym razie, jeśli chodzi o rodzaj gramatyczny, tak jak w języku polskim mamy męski, żeński, nijaki, męskoosobowy, niemęskoosobowy, jesteśmy językiem tej trzeciej grupy, to jest taki rodzaj konwencjonalny, dlatego że oprócz tego, że ja jestem rodzaju żeńskiego, a kolega, który tutaj siedzi, jest rodzaju męskiego, to mamy na przykład kaloryfer, który jest bardzo męski, ponieważ jest twardy i biały, i ścianę, która jest bardzo żeńska, ponieważ jest twarda i biała, to znaczy to po prostu nie ma absolutnie żadnego przełożenia na rzeczywistość. Ale każdy rzeczownik w języku polskim ma jakiś rodzaj, męski, żeński albo nijaki, i takich języków jest na świecie całkiem sporo, między innymi języki słowiańskie, takie jak rosyjski powiedzmy, czy czeski, ale też na przykład język niemiecki jest takim językiem, jest ich całkiem dużo. Są języki, które mają, tak trochę idę od dołu, tak zwany rodzaj naturalny, to znaczy wszystkie istoty ludzkie w tych językach mają przypisaną jakąś płeć i to się zwykle wyraża w tym, że się stosuje odpowiednie zaimki. Takim językiem jest na przykład angielski, więc jeżeli powiemy student, to nie wiemy tak naprawdę, czy to jest pan student, czy pani studentka, ale potem w tekście pojawi nam się he albo she, albo coś innego, o czym będę mówić zaraz, no i wtedy się ten rodzaj ujawnia. Natomiast i kaloryfery, i ściany w języku angielskim są po prostu rzeczami i nie mają rodzaju. I potem już na samej górze są takie języki i wbrew, jak się Państwu wydaje, może jaki procent języków na świecie to są te języki w ogóle bez rodzaju gramatycznego, to znaczy bez końcówek, bez zaimków, bez żadnych elementów w strukturze języka, które wyrażają płeć. Ile ich jest? 1%? Ponad 50%. 56%, znaczy to nie jest, jakby to nie obejmuje dokładnie wszystkich języków świata, to jest konkretne badanie tam na większości, ale ponad 50%. Z tym, że jak pomyślimy o językach, no to języki są czasami malutkie, mówią nimi niewielkie społeczności, a tutaj mówimy o liczbie języków, tak, nie o liczbie użytkowników, czy nie o przestrzeni, którą zamieszkują ci użytkownicy. No i wydawałoby się, że najfajniej by było mówić takim językiem, gdzie w ogóle tego rodzaju nie ma, no dlatego, że wtedy nie ma problemu, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę najłatwiej, najlepiej z dyskursem równościowym, z tym, żebyśmy uwzględniali i kobiety, i mężczyzn, z tym, co się dzieje, najlepiej radzą sobie języki, które mają ten tak zwany rodzaj naturalny. Bo na przykład, i myślę, że Państwo się z tym zetknęli, w języku angielskim kiedyś mieliśmy takiego człowieka, który się nazywał fireman, tak, czyli strażaka, a potem się tego mena z tego wyciągnęło, zrobiło się firefighter, czyli osobę, która walczy z ogniem i ten rodzaj zanika. I właściwie jeżeli zostają nam tylko zaimki, to z tymi zaimkami da się bardzo dużo zrobić. Na przykład Szwedzi mieli tutaj taki ciekawy pomysł, w języku szwedzkim były dwa zaimki, hen i hon, czyli on i ona, a w tej chwili powstał zaimek trzeci. Stworzony przez ludzi świadomych tego, że jest im to do czegoś w życiu potrzebne, że nie zawsze trzeba mówić o czyjejś płci, nie zawsze trzeba decydować, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, powstał zaimek hen, który się Szwedom spodobał, czy nie? No strasznie im się nie spodobał, byli bardzo niezadowoleni z tego i ileś czasu im zajęło oswojenie się z nimi, w tej chwili jest on coraz bardziej popularny i coraz więcej osób go używa. Więc to wszystkim tym, którzy chcieliby powiedzieć, że coś, co próbujemy teraz wprowadzić ponownie do języka, to jest brzydkie na przykład, no jak się czegoś nie zna i nie używa, to jest zwykle brzydkie, dziwne i niefajne. A potem jak się człowiek z tym osłucha, to się robi troszeczkę z tym przyjemnie. I teraz tak. Mówiła moja przedmówczyni o tym, że rodzaj męski w języku polskim jest generyczny, że jest rodzajowy. To znaczy, że jeżeli mówimy, że ktoś jest... Mamy na przykład prawa i obowiązki studenta, to myślę, że wszystkie panie obecne na sali, które były albo są w tej chwili studentkami, to nie uważają wcale, że jeśli są prawa i obowiązki studenta, to pani to nie dotyczy w żaden sposób, prawda? Gdybyśmy mieli natomiast prawa i obowiązki studentki, no to czy panowie studenci czuliby się wtedy zobligowani do tego, żeby się stosować do nich? No, prawdopodobnie nie. Podobnie mowa jest na przykład, jeżeli idziemy do banku i zakładamy sobie konto, to jesteśmy właścicielami konta i nie jest ważne, czy właścicielem konta jest kobieta, czy jest mężczyzna, to jest zawsze taka nazwa rodzajowa, tak? No i tak samo z tym prezydentem, a właściwie prezydentem. Ale jest rodzaj męski. No jest rodzaj męski, ale zakłada się, że ten rodzaj męski obejmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety, tak? Tak, z takiego założenia wychodzimy. Rodzaj męski miał cechę generyczności, czyli
nauki obejmował i kobiety, i mężczyzn. Reina napisał, raz kobieta jest kapłanką, a raz kobieta jest kapłanką. Oczywiście to mogę to opisać. No tak. Dobrze, to ja wracam w takim razie do rodzaju. W związku z tym mówimy sobie tak, okej, no możemy używać rodzaju męskiego do opisywania kobiet, w sumie to jest tylko konwencja, no bo czym tam się różni ta ściana od kaloryfera, bo zasadniczo co nam zależy. Ale jak zaczynamy przyglądać się przeróżnym eksperymentom, które zostały przeprowadzone, to zauważymy, że jednak zależeć nam powinno. I pierwszy eksperyment, o którym chciałam Państwu opowiedzieć, to byli badani licealiści w Nowym Jorku, licealiści znający nie tylko język angielski, ale też język francuski, który ma rodzaj gramatyczny i język hiszpański, który również ten rodzaj posiada. I oni czytali ten sam tekst, część z nich w języku angielskim, część w języku angielskim, który ma rodzaj naturalny, tak? I na dodatek został, w języku angielskim, który ma rodzaj naturalny, część czytała po francusku, część czytała po hiszpańsku, a potem badano postawy seksistowskie wśród tych uczniów. I okazało się, że ci, którzy czytali tekst w języku francuskim lub hiszpańskim, czyli tych językach bardziej zwracających uwagę na rodzaj, ci uczniowie prezentowali bardziej seksistowskie postawy niż ci, którzy czytali tekst w języku angielskim. Czyli miało to, co przeczytali, to jaką miało formę gramatyczną to, co przeczytali, miało wpływ na to, co myśleli i co czuli. Drugi eksperyment to eksperyment wielkiego językoznawcy rosyjskiego pochodzenia Romana Jakobsona, który prosił Rosjan o to, żeby wyobrazili sobie dni tygodnia. No i oczywiście, no jakiej płci jest poniedziałek? Jakiej płci jest wtorek? Jakiej płci jest środa? W tym badaniu, ci badani mieli konkretnie dopasować głosy, które pasowałyby do konkretnych dni tygodnia. No i oczywiście dni tygodnia w rodzaju męskim miały głosy męskie, dni tygodnia w rodzaju żeńskim miały głosy żeńskie. W związku z tym nie możemy do końca mówić, że to jest tylko i wyłącznie konwencja językowa. I wracając do tej gatunkowości, kolejne eksperymenty, które mają nam pokazać, czy jeżeli mówimy, czy piszemy, czy słyszymy on, to rzeczywiście myślimy o kimkolwiek. No i okazuje się, że ten eksperyment trzeci to jest eksperyment, tak jak Państwo widzą, dotyczący języka angielskiego, w którym w tej chwili po to, żeby się pozbywać tego generycznego on, tego generycznego he, to używa się albo formy takiej łamanej he, she, czy he or she, albo wręcz używa się zaimka w liczbie mnogiej, to znaczy mówi się tej. Tak przetłumaczyć na polski, to by brzmiało tak, że powiedzmy, no już niech będzie ten nieszczęsny student, student ma prawo do poprawiania egzaminu, oni powinni również pamiętać, że. Tak, czyli jakby po prostu przełączamy się z liczby pojedynczej na mnogą. No i proszono uczestników tego eksperymentu, żeby czytając przeróżne zdania, z których część zawierała ten zaimek męski, część zawierała tę formę taką łamaną, a część zawierała zaimek they, żeby wyobrazili sobie, kogo te zdania dotyczą. I potem badano, kogo ci ludzie sobie wyobrażali. No i oczywiście okazało się, oczywiście, no dla mnie to w tej chwili jest oczywiste, ale może nie dla wszystkich to jest oczywiste, że te teksty, które zawierały zaimek he, powodowały, że ludzie wyobrażali sobie mężczyzn. Nie mężczyzn albo kobiety, nie grupy ludzi, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie mężczyzn. Dwie pozostałe grupy, ja jeszcze wrócę później do tego badania, one zdecydowanie ewokowały więcej obrazów kobiet albo więcej obrazów mieszanych grup niż ta pierwsza i tak naprawdę tą generyczną formą, tą, dla której była największa równowaga pomiędzy uczestnictwem kobiet i mężczyzn, tą formą było hi łamane przez si. Po prostu wśród uczestników tak naprawdę liczba tych wyobrażeń kobiet, liczba wyobrażeń mężczyzn była mniej więcej, liczba to była mniej więcej równa. Kolejne dwa eksperymenty. Eksperyment czwarty. Jeśli ogłoszenie o pracę, szczególnie w zawodzie takim typowo męskim, jest sformułowane w języku, który nie uwzględnia kobiet, to czasami różnice są wstrząsające, bo badano między innymi, ile procent kobiet zdecydowałoby się, znaczy ile procent aplikacji związanych z konkretnym ogłoszeniem o pracę pochodziło od kobiet. I okazało się, że jeżeli ogłoszenia były formułowane w języku nie uwzględniającym kobiet, tych ogłoszeń było około 5%. Jeżeli był to język neutralny, robiło się 25% chętnych kobiet, które chciały się o tę pracę starać. Eksperyment piąty dotyczy, tylko to muszę troszeczkę tutaj Państwa wprowadzić, to był eksperyment przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych w Kentucky na wyższej uczelni, gdzie studenci prawa
przeprowadzali tak zwany mock trial, czyli taki jakby próbny proces sądowy, w trakcie którego mieli się nauczyć, jak to wszystko działa. I studenci byli ławnikami, czyli to, jeśli Państwo oglądają amerykańskie filmy, myślę, że Państwo wiedzą, jak to wygląda, jest ten główny sędzia, jest też grono ławników, którzy ostatecznie mają się wysłuchać wszystkich argumentów, naradzić się, kto jest, czy dana osoba jest winna, czy nie. No i ci studenci, którzy mieli ocenić, czy oskarżono morderstwo w tym procesie kobieta, czy ona działała w obronie własnej, czy nie, dostali takie materiały instruktażowe. Część z tych materiałów instruktażowych była napisana przy użyciu zaimka he, a część była napisana przy użyciu he or she. I okazało się, że w tej grupie, która czytała o mężczyznach, tylko 5% uznało, że być może oskarżona działała w obronie własnej. A wśród tych, którzy czytali o mężczyznach i kobietach, 11% uznało, że być może ta osoba działała w obronie własnej. W związku z tym dwa razy więcej osób byłoby skłonnych rozważyć po raz kolejny winę takiej osoby tylko i wyłącznie, i wpływ na to miał tylko i wyłącznie tekst, który przeczytali na temat tego, czym ta obrona własna jest. No i teraz co my możemy zrobić? Ponieważ rysują się dwie możliwości dla w ogóle wszystkich języków świata. Jedna to jest feminizacja języka, czyli to jest to, o czym dzisiaj mówimy, stosowanie nazw żeńskich obok nazw męskich, czy też zamiast nazw męskich, jeżeli jest to uzasadnione. A druga to jest neutralizacja, czyli próba wymazania. To jest między innymi, to jest mniej więcej różnica pomiędzy he łamane przez she, a tym they. No jak Państwo sobie popatrzą na to, to nawet nie jest zdanie, ale wypisałam to tutaj tak, żeby mieli Państwo czarno na białym przed oczami, jak głęboko jest zakorzeniony rodzaj w języku polskim. Że on nie dotyczy tylko nazw, on dotyczy każdego rzeczownika, każdego zaimka, czasowników w czasie przeszłym, czasowników w trybie przypuszczającym. Gdybyśmy mieli usunąć, na przykład postąpić tak jak Szwedzi, wymyślić jeszcze jeden rodzaj, który pozwoliłby nam uniknąć tego problemu, ten rodzaj męski, jakiś rodzaj męski, taki rodzaj męski, czarny rodzaj męski, kot rodzaj męski, przebieg rodzaj męski, który rodzaj męski. To wymaga przebudowy całego systemu językowego. To nie jest możliwe. Czy ja mogę powiedzieć, że to nie jest możliwe? To nie jest możliwe, prawda? To było bardzo trudne. Nie ma takiego rodzaju. Słucham? Ale można to zamienić na rodzaj żeński, będzie podobna sytuacja, bo pozostałe części mowy są przyporządkowane rzeczowi. Tak, tak, tak. Też jest rzeczowi, no po prostu nie da się rozgraniczyć. Ma określony rodzaj, to pozostałe części mowy mają rodzaj przyporządkowany do rzeczownika. Krótko mówiąc, neutralizacja nie chodzi w grę. Po prostu nie da się tego zrobić. To, co się da zrobić, to da się feminizować. I teraz pytanie jest takie, czy nam się to opłaca? Czy my byśmy może nie chcieli bardziej mieć takiego języka neutralnego? I ostatnie dwa eksperymenty, Przede wszystkim chciałabym wrócić do tego, co mówiłam wcześniej o wyobrażaniu sobie kobiet albo mężczyzn przy czytaniu zdań, które zawierały różne formy zaimków. Okazało się, że, i to jest bardzo, bardzo ciekawy wniosek dla wszystkich kobiet, które są tutaj zebrane, że owszem, formy he, she oraz they powodowały, że więcej uczestników wyobrażało sobie kobiety, że więcej uczestników wyobrażało sobie mieszane grupy. Ale cała różnica, która w tym eksperymencie miała miejsce, została, brzydko mówiąc, wyrobiona przez kobiety uczestniczki. To znaczy mężczyźni wyobrażali sobie mężczyzn bez względu na to, jaka to była forma. Ale kobiety, kiedy czytały he or she, kiedy czytały they, czuły, że to jest też tekst, który ich samych dotyczy. I czuły, że to jest coś, w czym one mogą wziąć udział. W związku z tym tak naprawdę wydaje mi się, oczywiście to jest jeden eksperyment robiony na jakiejś grupie wybranej, w tym wypadku to akurat byli studenci koledżu, w związku z tym to nie pełna populacja, tak? Ale wydaje mi się, że jest to argument za tym, że tak naprawdę to kobiety robią to dla siebie. Nie przeciwko komuś, nie po to, żeby coś manifestować, tylko po to, żeby się poczuć częścią czegoś. No i ostatni eksperyment z kolei dotyczył języka niemieckiego. Badano, proszono respondentów o to, żeby ocenili, czy na spotkaniu towarzystwa naukowego, to była bodaj geofizyka, coś takiego, co niespecjalnie się kojarzy z udziałem kobiet, żeby ocenili, ile tych kobiet ewentualnie mogło być. I tutaj również okazało się, że jeśli używano form tych feminizujących, nie neutralizujących, tylko feminizujących, to ten odsetek był wyższy niż wtedy, kiedy w ogóle usuwano płeć z opisu tego wydarzenia. W
związku z tym jakby mamy my, kobiety, interes w tym, żeby tych żeńskich form używać. I to jest dla mnie również argument przeciwko, jakby kontrargument wobec tego, że to jest trudne, że to jest niewygodne, że to zwraca uwagę. To ma zwracać uwagę, to ma być niewygodne i to ma być trudne, bo chodzi o to, żeby coś zrobić z tym. Nie ma być łatwo, dlatego że jeżeli będzie łatwo, to my wszyscy popadamy z powrotem w te przyzwyczajenia językowe, które mieliśmy wcześniej. I w związku z tym chciałabym teraz poprosić Państwa o to, żeby Państwo wykonali ćwiczenie mające na celu aktywizację form żeńskich w Państwa głowach, w Państwa kompetencji językowej, w Państwa życiu. Ja nie wiem, czy rozdacie to na tak? Kto ma długopis, to może sobie wziąć swój, a my też tutaj jakieś długopisy mamy. Kto potrzebuje długopisu? Chciałabym, żeby każda osoba dobrała sobie kompankę do pracy. Kompankę do pracy sobie proszę dobrać. Studenci w takim wypadku zwykle pytają, czy mogą być trójki. Trójki też mogą być, to nie jest ważne. Właśnie tylko o to, żeby nie być przyczyceniem samemu. Mogę już? Wszyscy wiedzą, z kim pracują? Dobrze. To mają Państwo na tablicy, no głównie czasowniki, głównie czasowniki. Chciałabym teraz, ile mam czasu jeszcze? Bo to jest ważne. Nie wiem, że to jest 15 minut. O dobrze, no dobrze, no to samo. Dobrze, chciałabym w takim razie, żeby każda para, czy też grupka wybrała sobie trzy czasowniki, które widzi tutaj na slajdzie i ułożyła trzy zdania, w których znajdą się formy żeńskie. To znaczy musi się w danym zdaniu znaleźć jeden z czasowników z tablicy i dowolna forma żeńska. Ja bym przede wszystkim pomyślała, to może taką jestem egocentryczna, pomyślała o sobie, to znaczy o funkcjach, które ja w życiu spełniam, więc jeśli jestem językoznawczynią, to w moim zdaniu pewnie byłaby językoznawczyni. Ale ja nie chcę tutaj absolutnie nikogo ograniczać, chodzi tylko o to, żeby użyć sobie w zachęcającym kontekście słów, nazw żeńskich, które Państwo uważają, że będą Państwu potrzebne i które chcieli Państwo sobie w międzyczasie oswoić. Trzy zdania, trzy czasowniki, na żeńskich można więcej. Proszę użyć trzy zdania. Które są trzy Thank you.
Jeszcze ktoś?
mieszkanek i mieszkańców. Brawo! Jeszcze ktoś? Proszę bardzo. Naukowczyni zaprosiła studentki i studentów na wykład. Tak jest, brawo. To wszyscy? Bo... Jakby Państwo siedzieli w ławkach, to ja bym wiedziała, że wszyscy żyjali. To nie jest moje środowisko. Jeszcze? Nie ma więcej chętnych? No dobrze, to ja tylko jako ostatnią myśl chciałabym powiedzieć to, co powiedziałam wcześniej. Jak pokazują badania, język neutralny nam nie pomaga. Pomaga nam pokazywanie, że jesteśmy kobietami, że jesteśmy obecne i że się nazywamy tak, a nie inaczej. I z tą myślą chciałam Państwa zostawić. Dziękuję bardzo. O którym mówiliśmy pod klamką, to jest też rodzaj irlański, bo to jest falka zatrzaskowa. Dobrze, to tak pomyślałyśmy, że teraz jest dobry moment na dyskusję. Czy macie jakieś, panie bądź panowie, jakieś uwagi, czym byście się chcieli w ogóle podzielić? Jakieś komentarze dotyczące tego spotkania, jakieś pytanie do prelegentów, tak naszych? Jak wrócą na miejsce, tak. O, zapraszam. Czy pani chce sama odpowiedzieć, czy przyjdzie do mikrofonu, bo ja nie mogę mikrofonu do pani przynieść. Nie ma takiej możliwości. Tak, ja mam pytanie, są jednak też słowa, które nie mają formy męskiej, czy na pewno jest przedszkolanką. Dziękujemy za pytanie. Która odpowiedź masz? Co zrobić w takiej sytuacji? Znaczy ja w ogóle pracowałam w przedszkolu i nie lubiłam słowa przedszkolanka, ale to już jest inny temat. Bo zawsze mi się wydawało, że takie uwłaczające nauczycielkom przedszkola. No tak, to zawsze była nauczycielka wychowania przedszkolnego, no ale gdzieś, tej, gdzieś funkcjonuje to w takim mowie. Jest, macie jakąś formę? I jeszcze funkcjonuje opiekunka w sumie. Tak? Gdzie jest osoba spotkana? Tutaj Ewa jest. Ja bym była za tym, że jeżeli tworzymy formy żeńskie na jakiś sposób od formy męskiej, to po prostu jakby cofamy się o krok, tak? No to od przedszkolanki byłby przedszkolanek. Tak? I to śmiesznie, i to jest znowu to samo, to śmiesznie brzmi, to jest jakieś dziwne takie, no ale trzeba się z tym osłuchać. Innych chłopaków i panów, którzy się podejmują tej, z mojej perspektywy, przerażająco ciężkiej pracy, trzeba to wartościować i my musimy też zacząć myśleć o tym, że oni istnieją. Czy jakby to jest w ich interesie, żebyśmy używały, używali nas takich, które to podkreślają. A przedszkolanka to było jedno, a to drugie... A opiekunka, dlatego że opiekunka jest inaczej, dlatego że opiekunka powstała od opiekuna, czyli jest opiekun i opiekunka, tak? Czy jest jakaś różnica w prestiżu w tym? Pewnie jest, ale jeżeli nie będziemy używać tych określeń w godnych kontekstach, na serio i tak dalej, to się nigdy nie zmieni. No ale to przy różnicach w kontekstach i znaczeniach, to mamy na przykład sekretarza i sekretarki, tak?